Siemanko moi kochani, ja jestem Zafira LPS TV, a to już kolejny odcinek domniemanego shoppingu. Dokładnie dzisiejszego dnia dostałam 3 LPS. Tak, znowu dostałam od tej samej osoby. Tak. Ale nie wiem co powiedzieć po prostu. No ale myślę, że nie będę was zanudzać i pokażę wam już te pet shopy, bo po prostu wiem, że wam się nie chce oglądać, jak ja się cieszę, no nie? No wiem, ambitnie. A jeszcze jedno. A i żeby to było jasne, na razie się nie wymieniam. To tyle. Zabierzmy się do oglądania. No więc pierwszym pet shopem jest ten piesek. Bardzo, bardzo mi się podoba. Mi się osobiście podoba ten kształt. Nie wiem jak wam, ale on jest taki ładny. I wydaje mi się, że to będzie jakaś nauczycielka. Raczej ona, no bo te kwiatki, nie? Nie wiem czemu kojarzy mi się z nauczycielem od historii, więc myślę, że to nauczycielka historii. Ma ona dziurkę. No i jest mega ładna. Bardzo mi się podoba. Drugim pet shopem jest ta cudowna szynszylka, która na pewno wystąpi w świecie zbych. Jak wiecie, jest to moja druga szynszyla. No i bardzo się z tego cieszę. Nie ma rysowanych, jak to mówią kolekcjonerzy LPS oczów, tylko ma takie po prostu normalne. Ma ona dziurkę i jest naprawdę bardzo ładnym pet shopem. Ma przepiękną kolorystykę. No i strasznie mi się podoba. I tym ostatnim pet shopem, który był zawsze moim marzeniem, był ten cudowny kotek. Od zawsze mi się podobał ten kształt, ale nigdy go nie posiadałam osobiście. No i wreszcie mam tego przepięknego short haira. Ja na niego mówię long hair, no ale nieważne. Więc ten piękny long hair ma dziurkę. No i jest naprawdę prześliczna, zobaczcie, jest taka ładna, jest taka piękna. Nie wiem co powiedzieć. Na pewno będzie prowadzić moją nową serię, która... o której dowiecie się 29 października. Mhm. No i tego pet shopa nazwę Kaylee. No i to na tyle z tego filmiku. Bardzo dziękuję wam za oglądanie i wyczekujcie nowszych filmików, m.in. Świata Zbycha oraz pewnej parodii. Ale nie będę już wam więcej zdradzać. Ma to być niespodzianka, więc pa pa!